Cześć kochani, zapraszam Was na tegoroczne Back to School. Wiem, że ciężko się ogarnąć po wakacjach, ja też tego bardzo nie lubiłam, ale mam nadzieję, że mój film poprawi Wam trochę humor. No i ogarniecie się razem ze mną. Zaczynam od włosów, najpierw spryskuję je mgiełką nawilżającą, rozczesuję tangle teaserem i będę je spinać w wysoki kok, żeby mi nie przeszkadzały, no i żeby nadać im trochę objętości, zanim zacznę czesać włosy i teraz będę robić makijaż. Czas pozbyć się piżamki, więc w magiczny sposób przebieram się w bluzkę Yebani. Ma takie fajne nadruki poprawiające humor, a jeżeli nie chcecie czegoś takiego kolorowego, to zdecydowałam się na koszulkę z pocketem. Pocket kryje w kieszonce coś bardzo niegrzecznego, ale Wam tego nie pokażę. Czas na podkład. Ja wybrałam tutaj dwa podkłady. Jeden jest matujący, a drugi jest taki bardziej długotrwały z Rimmela i tego będę dzisiaj używać. Ale jeżeli chcecie, możecie użyć sobie kremu BB, w zależności od tego, czy macie dużo niedoskonałości, czy nie. Podkład nakładam sobie gąbeczką zwilżoną i to jest najwygodniejsza i najszybsza metoda. Nie będziecie mieć żadnych zacieków, nie musicie używać żadnych pędzelków do tego i krycie nie będzie bardzo mocne. I to już wszystko. Pamiętajcie, żeby do szkoły nie robić sobie maski i grubego makijażu. Teraz na niedoskonałości nakładam sobie kamuflaż z Catrice, który uwielbiam, polecam Wam wszystkim. Można go stosować punktowo, rozblendować jeszcze gąbką. I teraz pod oczy klucz programu, korektor pod oczy z Lovely. Nakładam go sobie też gąbeczką lub palcem. I teraz jeszcze utrwalam wszystko pudrem, a w zasadzie próbowałam, ale nie wyszło, ponieważ mój puder ryżowy się rozsypał, poszedł w odstawkę. Użyłam zwykłego pudru z Paese i pudruję sobie strefę T, czyli nos, brodę, czoło, troszeczkę pod oczami, no i wszystko gotowe. Teraz już tylko róż, odrobina różu, dowolny róż, jaki tam macie w domu, nakładacie odrobinę na policzki, żeby trochę obudzić i odświeżyć cerę. Na usta nakładam odrobinę pomadki lub jakiegoś balsamu, żeby były nawilżone i teraz zajmuję się oczami. Najpierw oczywiście brwi. Wypełniam sobie dziury w brwiach, które myślę, że każdy z nas ma kredką z Essence, to jest kredka w odcieniu blond, przeczesuję i jeszcze raz wypełniam, podkreślam sobie żelem z Catrice. Nie róbcie sobie mocnych, przerysowanych brwi do szkoły, to w ogóle odpada, zostańcie naturalne. Teraz maluję oczy. Wszelkie cienie, jakieś mocne kolory odpadają. Wybrałam brązową kredkę Scandalize z Rimmela i robię sobie malutkie kropki przy linii rzęs i teraz będę te kropki rozcierać i łączyć. Do tego celu możecie użyć małego pędzelka albo patyczka higienicznego albo po prostu palca. Delikatnie rozetrzyjcie sobie linię tych kropek i cały makijaż oczu jest gotowy. Teraz wystarczy wytuszować rzęsy. Jeżeli chcecie dodatkowo podkreślić usta, wystarczy odrobina różu i nałóżcie sobie to na usta i macie piękne, naturalne usta. Tak wygląda makijaż, jest bardzo naturalny, prawie make-up, no make-up. Teraz paznokcie. Odpadają paznokcie takie jak ja, mam żadne zdobienia. Kochani, zostańcie przy naturalnych kolorach, ewentualnie jakaś odżywka. Paznokcie powinny być krótkie, zadbane. Teraz przechodzimy już do włosów. Rozpuszczam to, co mam na głowie, rozczesuję sobie włosy. No i mam tutaj dużo możliwości kombinowania. Mogę zrobić sobie warkocz, albo jakoś je spleść, albo upiąć. I ta gumka, którą mam, ta moja sprężynka jest bardzo, bardzo pomocna. Polecam Wam zabrać ją do szkoły, ponieważ w każdej chwili możecie zmienić swoją fryzurę, zrobić sobie koczek, jeżeli chcecie na lekcji podczas pisania mieć spokój z włosami, żeby Wam nie przeszkadzały na twarzy. Możecie sobie też na WF-ie związać kucyk. Ta gumka jest naprawdę super, także Wam polecam zawsze mieć taką gumkę na nadgarstku. Nakładam jeszcze akcesoria, czyli mój zegarek i używam mgiełki. Nie używajcie ciężkich perfum do szkoły, mgiełka w zupełności wystarczy. Zabieram też ze sobą dezodorant oraz puder, wszystko chowam do plecaka, no i jeszcze balsam do ust i jestem gotowa. Tak wygląda mój make-up, no make-up do szkoły. Dajcie znać, co sądzicie, jak Wy się malujecie do szkoły. I mam dla Was jeszcze jeden film z serii Back to School, także koniecznie zostawcie kciuk, jeżeli chcecie go zobaczyć. Pa, pa, kochani!